Witam Was wszystkich w kolejnym pięknym wiosennym dniu i to takim naprawdę wiosennym. Taka pogoda jak jest dzisiaj, to by mogła jak dla mnie osobiście być codziennie przez cały rok. Dzisiaj po raz kolejny ma być 21 stopni na plusie, więc to będzie super. I dzisiaj będziemy... będzie pierwszy działań przyzielony. Będzie przebudzenie bestii po zimowym śnie. Przez noc na głowę nie spadło. 80 zaparkowałem tak blisko, bo muszę akumulator z niej przełożyć. O. Muszę z niej akumulator przełożyć do Fenta, bo sobie zapożyczyłem, żeby nie chodzić blisko, a jak dam tamten stary akumulator, też bym w razie czego miał blisko do tego, do rozruchu. Ładnie wyzamiatałem, bynajmniej się starałem. Jeszcze się wyjedzie tym, to się zrobi tu porządek, żeby był porządeczek. Piękny dzień. A powiem Wam teraz, co tutaj wczoraj wyprawialiśmy, bo tak naprawdę nie było wczoraj możliwości ani czasu na nagrywanie. Tak jak opowiadałem w filmie, po roku użytkowania problemem w tym ciągniku było podnoszenie się przodu. I co się okazało? Wcale cewka nie była walnięta, ani nic, po prostu w pewnym miejscu mało widocznym kable się przetarły. Jeden kabel był już przecięty całkowicie i dlatego to nie działało. Więc wczoraj ucięliśmy wszystkie kable, przelutowaliśmy to wszystko na nowo, otulinki i już wszystko pięknie działa, żadnego błędu nie wywala. Wymieniliśmy olej w Vario. Spuszczony z Vario wcale nie był w jakiejś tam złej kondycji. Widać było, że nie jest jakiś tam stary, nie jest jakiś czarny, więc też nie było źle, ale są filtry wszystkie od Vario wymienione, do tego ten olej. Do olejów, do Vario wchodzi 67 litrów, a na pierwsze zalanie wchodzi 80 chyba 7 litrów. A teraz jak mamy 67, to jest naprawdę jest stan. I wszystko, nawet nie, no trochę więcej może wlaliśmy, bo filtry te suche, wszystko, to może wlaliśmy trochę więcej. Mniejsza o to. Olej jest wymieniony, przód mamy zrobiony. Jedynie co nam jeszcze pozostało, to rozwiązać kwestię tego cofającego się paliwa, o czym też wspominałem, że często mu się to paliwo trochę cofa i dłużej musi pokręcić, żeby zapalić. I to jest bardzo dziwne, bo na komputerze wartość którą pokazuje, tam przy tej pompce niskiego ciśnienia, to nie powinien zapalić. Tak naprawdę nie powinien przy tej wartości palić, a pali. I to jest najciekawsze. A kiedy odłączyliśmy całkiem tą pompkę, to w ogóle wskazywało całkowicie, znaczy tam czujnik, to całkowicie inną wartość wskazywało. Być może jest też tak, że ten czujnik jest jakiś nienormalny. Więc w przyszłym tygodniu jeszcze sobie właśnie skupimy się tylko na tym paleniu. Co jeszcze muszę zrobić, to Wam powiem, bo sobie zapisałem, żeby wszystko było jak należy. Aha, jeszcze trzeba wymienić simmer bloki po lewej i po prawej stronie, dolne, przednie. No i mam wyciek z czujnika prędkości skrzyni. Te dwie rzeczy trzeba zrobić, bo tak jak wspominałem, tutaj zaczęło się pocić. Tutaj nie było zbyt dużo oleju, bo jeszcze ta sól się zaczęła rozpuszczać. To było takie trochę złudne. Ale prawdopodobnie, ja też tak myślę, że tu jak było zimno, on tak sobie tutaj stał. To może te uszczelniacze wszystkie niektóre gdzieś tam się delikatnie skurczyły i kapało, no bo wczoraj jak zrobiliśmy tą wymianę oleju, to wszystko, pojeździłem nim trochę i teraz on tutaj stoi od wczoraj i nie ma ani jednej kropli na betonie. Bo jeżeli by kapało,
to widać by było od razu, że coś jest, a nie ma. Więc może będzie ok. Te uszczelki się kupi po to, żeby były w razie awarii, w razie jakby zaczęło naprawdę kapać, to wtedy się je wymieni. Bo w tamtym roku przez cały sezon ja nie miałem z niego żadnych wycieków. Nic nie wyciekało w ogóle. Bo no nie sposób tego zauważyć. Jak z 80 kapie, to widzisz od razu. Także to jest do zrobienia z tym paliwem. Z tym paliwem zaczniemy. Już byśmy zaczęli wczoraj, ale nie miałem filtrów paliwa nowych. Ja wymieniałem te filtry, jak kupiłem traktor. Więc teraz chcę wymienić jeszcze raz. Szczególnie wstępny, bo co 500 godzin się wymienia. No i ten dokładny też wymienię. Wymienimy te filtry i zobaczymy, czy wtedy będzie jakakolwiek różnica. No bo najlepiej zacząć od najtańszych gdzieś tam sposobów, możliwości i wtedy będziemy iść po kolei, jaka jest tego przyczyna, że właśnie jak postoi trochę, to dłużej trzeba mu, żeby załapał, nie? Co jeszcze przed wyjazdem w pole? Jeszcze zwolnicę przód oleję do wymiany. Olej w silniku nie ma wielu godzin, bo tam chyba 200, a może nawet i nie. Może ze 170 ma. 170 chyba. No, coś koło tego musiałbym zobaczyć do zeszytu. Także olej jeszcze przehulas się przez chwilę na kukurydzy. W zwolnicach z przodu wymienię olej i w hydraulice nie wymieniam jeszcze oleju, bo olej jest tak naprawdę. Ten olej tutaj to stoi od tamtego roku. Tu z siłownika mi kapie, a nie mam czasu tego zrobić. Ja sobie o tym trochę zapomniałem. Bo trzeba było to dać do roboty i gdzieś mi tutaj, i ten siłownik mi tutaj puszcza na górze. Nawet komplet uszczelek do siłownika jest skupiony, ale tutaj kolega mi radził, mówi nie rób tego sam, mówi, bo to więcej dłubania niż to warte. Lepiej oddać do kogoś, kto się tym naprawdę zajmuje i żeby to zrobił. Jeszcze wam tylko powiem, jaki olej zalałem do skrzyni Super Multisyn Plus. To jest olej stołu, czyli tak naprawdę możemy go wlewać praktycznie wszędzie, za wyjątkiem zwolnic. Tak jest też napisane w serwisówkach fentowskich, żeby nie używać olei uniwersalnych typu stołu. Tam tylko i wyłącznie olej gęsty. To jest 10W40. Do silnika ja też go nie leję. Do silnika leję typowo silnikowy olej. Nie wiem, no tak wydaje mi się, że tak będzie lepiej i tak też mi kolega, który tym się zajmuje, handlem, Tektrolem tutaj na Polskę, powiedział mi, żeby lepiej brać ten typowo silnikowy. Natomiast ten stoł, ten multisyn, to pójdzie tak naprawdę wszędzie oprócz zwolnic, nie? Oprócz zwolnic i oprócz silnika oczywiście, o. Także tak to wygląda. Wszystko, mam nadzieję, że za kilka dni rozwiążemy ten problem tego palenia i będzie ok. Ja w tym czasie muszę jechać pryskać rzepak. Dzisiaj jest ładna pogoda. W przyszłym tygodniu ma być załamanie tej pogody, ma być dosyć brzydko, więc jeszcze te kilka dni niech te środki działają. A w przeciągu tych najbliższych dni będziemy musieli odczepiać już, bo już mamy traktor uruchomiony, tu wszystko wyciągnięte, uruchamiać już agregat do wiosennego zasiewu, bo terminy zbliżają się wielkimi krokami. Także to tyle z tej relacji, co robiliśmy. Mogliście sobie zobaczyć. Te serwisowanie tego ciągnika wcale nie jest takie straszne. Oczywiście jak padają rzeczy, których nie możesz kupić na przykład na rynku, w zamiennikach, to wtedy te części są naprawdę bardzo drogie i to nie ma się co dziwić. Do John Deere'a też są drogie, czy do innych marek. Ale ogólnie
Naprawdę nie jest tak źle. Trzeba tylko dbać, a jest takie powiedzenie, że jak dbasz, tak po prostu masz. Także to tyle na dzisiaj, bo już i tak przedłużyłem. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym.